Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to pierwszy odcinek z mojej nowej serii Let's Play Diablo 2 Median XL Sigma 2.0. Tak ten mod się nazywa. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Jednak to nie jest niestety nowa gra, a to zwykły Median XL Sigma, natomiast już lepszy. Niestety nie udało mi się nic zrobić z moją poprzednią postacią, więc no ale i tak teraz na singlu zagramy. Nie wiem, czy lepiej, gorzej, ale myślę, że łatwiej się postacie zapiszą. Teraz też mi lepiej wyjdzie. Nie będę już takiego wstępu robił jak poprzednio. Myślę, że jak 3.0 powstanie, też jak najbardziej coś zrobimy. Jak wiecie, mam talent do robienia nowych serii, no i nie zawsze kończenia starych, ale no myślę, że to jest najpiękniejsze. Nad postacią się zastanawiałem. Paladyn najpierw, a później druid. Jednak no później może być trudno i trzeba kogoś przywoływać, a druidem też możemy atakować normalnie, możemy się w wilka zmieniać, więc znaczy przynajmniej normalnie tak było. Więc myślę, że zaryzykujemy druida. A paladyn może mieć problemy z odpornościami i niewrażliwościami. Więc wchodzimy, wybieramy druida, czyli moją pierwszą postać ogólnie w Diablo, jak ją nazwiemy. Niech będzie to niedźwiedziołak, no wilk. Jest wilk, może być, wchodzimy. No jest już wilk. Wersja 2.0, co się zmieniło od ostatniego razu? Mnóstwo. Na początku tak, mam nadzieję. O, jest dobra mapa, ale czemu po tej stronie? No nic, niech już będzie po tej. Odkrywamy, nie jest odkryta, mam nadzieję, nie jest, no to super. No widzimy, jest tak jak jest, ustawienia się nie zmieniły. Tutaj wszystko jest tak jak było. Natomiast nie wiem, czy to ostatnio było. Skrzynka. Zobaczcie. Są trzy przegródki. Bez plugi tu nie ma. Spory ekwipunek. Skrzynka. Tak, jak widzimy. Można też ją zmienić na jakąś prywatną, nieprywatną, inną tam. Tu wtedy się pokazuje coś takiego. Ale przede wszystkim umiejętności, nowe lokacje, też wiadomo. 8 drzewek. Statystyki też się pozmieniały. Patrzcie, jak możemy tu przelecieć. Sporo się dowiemy. Odporności różne mamy. Fizyczne, na magię, trucizny, błyskawice, zimno, ogień. Możemy tutaj sobie przepatrzeć. Chyba coś powinienem podgłosić, a może nie. Będzie dobrze. Miałem wrażenie, że muzyki nie słyszycie. Zaraz zobaczymy, jak pójdziemy do walki, jak to będzie. Ale też nie chciałbym, żeby zagłuszała. Ona ma być w tle jednak słyszalna. Tak tu przelecieliśmy. Widzimy. Skróty klawiszowe są takie same. Natura. Co tu mamy? Sporo pasywek nowych, tak. Nowe umiejętności. Nie wiem, w co będziemy inwestować. Jakiś bloom. Na poziomie pewnie o 25. I niekiedy są maksymalne punkty, właśnie tutaj widzicie. Na najemnika patrzyłem, on niestety nie ma jednego pierścienia, więc to jest ogromnie kiepsko. Dlaczego tylko jeden, nie dwa? Nie wiem. Ogromny błąd, a może specjalnie tak zrobili, ale nie jestem w stanie wiedzieć dlaczego. O, jest w niedźwiedzia się. Zmieniamy projekt table. Aha, że to stawiamy, tak? Co to jest? Jakaś pułapka może? No i różne tam umiejętności. No długo, długo by to omawiać. Jest wilk. Jak widzicie, czekajcie. To łapa niedźwiedziołaka. Ja chcę niedźwiedziołaka i przywoływać. Werewolf. Mamy hunter, czyli łowca. A możemy coś strzelić, dobrze. Pasywki na pewno zawsze opłaca się wziąć. Przywołanie jest, dobra. Sir, nie wiem co to jest. O, tu jakaś umiejętność. Zwiększamy, jest niedźwiedziołak ten.
Wilk, dobrze, coś można wybrać. Nie wiem, co wybierzemy na początku. Ekwipunek, jak widzicie, mamy taki. Możemy przyłączać. Nie zmieniałem grafiki, niczego. Nowe lokacje, szczelinne Falemów chyba. Barbarzyńca ma trzęsienie ziemi, jak w Diablo 3. Coś takiego umiejętność, więc niesamowite. Rozciągnięta w czasie. 1500. Oj, moja myszka. O, udało się. 1500 złota otrzymałem. Żebym też za bardzo nie krzyczał, zobaczymy. Co u sprzedawców. Zaraz tu możemy wejść. No, obyśmy mogli. Niestety to jest tylko do ozdoby. Jak tam Akara? I am Akara, High Priestess of the Sisterhood of the Sightless Eye. I welcome you, traveler, to our camp, but I'm afraid I can offer you but poor shelter within these rickety walls. You see, our ancient sisterhood has fallen under a strange curse. The mighty citadel, from which we have guarded the gates to the east for generations, has been corrupted by the evil demoness Andariel. I still can't believe it, but she turned many of our sister rogues against us and drove us from our ancestral home. Now the last defenders of the sisterhood are either dead or scattered throughout the wilderness. I implore you, stranger, please help us. Find a way to lift this terrible curse, and we will pledge our loyalty to you for all time. Mam nadzieję, że coś słyszeliście. There is a place of great evil in the wilderness. Kasha's rogue scouts have informed me that a cave nearby is filled with shadowy creatures and horrors from beyond the grave. I fear that these creatures are massing for an attack against our encampment. If you are sincere about helping us, find the dark labyrinth and destroy the foul beasts. May the Great Eye watch over you. Nie wiem jeszcze, chyba muzyka się ściszyła, czy tutaj jest głośność dialogów. Niestety nie ma. Trudno, ruszamy. Czemu mi się wyłączyła mapa, chyba że ja to zrobiłem? Tu jest Kasia. No nie, nie będziemy tak pytać, co tu mniej więcej ma. Mało przedmiotów, jakieś tu odświeżanie, naprawa. Chyba trzeba escape'em wychodzić. Tu nie możemy wejść, mapę mamy. Gehid. No to pohandlujmy. Ja tylko tak patrzę. O, Mystic Orby. To znaczy tak, dowiedziałem się, że można je dawać do biżuterii. Tak jak w Fury Within kamienie furii. Więc to byśmy dali zdecydowanie. Oprócz tego, wiadomo, orba. Mało ma. Zobaczymy w hazardzie, jak to wygląda. No tu ma sporo. O, nowy. Odświeżanie. Domyślnie pod R. Tu możemy kliknąć. Na wzór Diablo 2 Resurrected. Tu też tak zrobili. No dobrze. No widziałem, że jeszcze nie ma nagrania z tego Mediana 2.0 na polskim YouTubie, więc postanowiłem to właśnie zrobić. O, tu ładnie. A to już jest od 20 chyba 8 sierpnia, więc i tak za późno to zrobiłem. Miejmy nadzieję, że ze wszystkim zdążę. A myślałem, to czempioni, nie? Ładnie ich pokonaliśmy. Tu coś było, nie wiem. A tu mi się wyświetlało, co biorę. No, no i dobrze. Jest siedlisko zła. No jest wiele modów, które rozpoczynają się inaczej. O dziwo. Jest też kilka polskich. Dwa bardzo podobne. Już diadem. To nie dla mnie. Ale obrona. No tu naprawdę są statystyki kosmiczne. Chociażby Genesis. Zwykły, domyślnie 1.0 i Genesis 2.0. Jeszcze jest inny, którym nie pamiętałem na stronie Alchemic Diablo 2. Sasquatch. Jeszcze nie mam umiejętności, nie mogę rozdać.
bardzo jest podobne do jedynki. Chciałem wam od razu pokazać, co jest później, ale nie wiem, czy tu Hero Editor działa nawet nawet na singlu. A tamtej postaci no nie mogę otworzyć, chyba że był twardy reset. Natura, co tu możemy? Nie, nie, ja chcę przywołać coś. Morf, czyli jakaś Project Table może być, czyli łowca. Tu atak. Pasywka. No ale to później. No to najpierw skorzystamy. Z tego mamy jeden punkt. I pod F1 portal też może być. Co to jest? Z umiejętności nam daje, czy co? Nie wiem. Umiejętności. Move only. Many mamy, to jest F1. To jest F2. Nie wiem, F2. Spróbujmy. Dobra, jest. F1. Nie mogę tego użyć, dlaczego? A, łuk lub kusza, no to już widzimy. Źle zrobiłem, ale... Nie wiem, ile to działa. Co 20 sekund, no coś ciekawego, takie wzmocnienie jakby. Na początku niezwykle przydatne doświadczenie. Powinienem jeszcze dać inne statystyki, ale zwykle nie rozdaję. Szybkość ataku mi wzrosła. Chciałem jeszcze zakończyć ten odcinek na siedlisku zła. Nie wiem, czy mi się uda. Wcześniej nie umiałem sobie poradzić bez mapki dużej, teraz małej. Jest na razie dobry czas. Trochę wstęp potrwał. Nie wiem, czy naprawili to, żeby później nie było tak trudno, wiecie. Szedłem, a na balu na Nightmare się... No, co mi się stało? Się spowolniłem, nie było ciężko. Więc, no mam nadzieję, że jak barbarzyńcą grałem, to tak tego nie będzie teraz. No, oby było lepiej, no tam to faktycznie było trudno. Może powinienem nekromantą. A, jeszcze to działa, to chyba nie mogę użyć. Atakujemy więc. Myślałem, że łuk wziąłem, to już bym sobie go zaimplementował. Skróty klawiszowe też działają na zamykanie. Myślę, że tak 25 minut by było dobrze. Wyświetla mi 13. No, użyjmy wzmocnienia. A co tu mi wzrasta? Szybkość ataku? Aha, na razie doświadczenie mam. To nie będę patrzył. Nie wyświetla mi punktów wytrzymałości. Kiepsko. O, tu już co dostajemy się wyświetla. Tak samo w Diablo 3, Diablo 2 Resurrected. Ogromnie się zawiodłem. A, będę przecież nagrywał filmik o Diablo 2 Resurrected. Jakie ma wady oraz zalety. Jest już. Teraz nie możemy użyć. Też pewnie tego wymaga, tak? No właśnie, więc... Po dwóch bym mógł ewentualnie, ale jeszcze tego nie mam. No, to chyba byśmy wzięli. A, topór lub maczugę. O, mam. Szybkość ataku. Pasywki to chyba na razie nie muszę z czymś atakować. Dwa punkty dostałem? Czy przegapiłem? Nie wiem. A, tu się dostaje chyba dwa punkty. Co i róż. Mana i mana regeneracji. Jakieś tam obrażenia. Nie wiem. Zobaczymy. Tu chyba F3 bym ustawił. Jeden F2. F3. No i zobaczymy, czy to wilk, niedźwiedziołak. Ja bym chciał
Niedźwiedziołaka. O, to mój ulubiony, zwiększa się zdrowie. Inne tam rzeczy, a nawet szybkość ataku. A, jeszcze ten bus działa, no to super. Nie, teraz jestem niepokonany. A chciałem właśnie zobaczyć, co on zwiększa. Jakoś mi się nie udało. Nie mamy tu bossa, żeby był ogień. Muszę się zmienić, czy mogę? O właśnie, jakościowe. Bełty inne, no to też innowacja. Zobaczymy. Mogę. No to używamy i idziemy dalej. Niedźwiedziołak mi pewnie zaraz zniknie, jest Flavia. Bestia kontra bestia. Pięknie. Tutaj poradziłem z pierścień. Powinien być jeden zwój portalu, ale nie ma. Ten mod by mi się podobał, jakby nie trudność. I nie mówię już o endgame'ie, do którego nie doszedłem, no ale nawet... nie piekło, a koszmar, tak? To jest ogromnie trudne. Coś czuję, że za cicho mówię, więc podgłośnie trochę. Będę się bardziej wydzierał. Trzeba się wyrobić w tym czasie. Żeby nie było zbyt długo. Mnóstwo lokacji dodanych i innych możliwości. No właśnie, jeszcze przeglądałem mody, zobaczyłem, że jest taki, który daje więcej lokacji w poszczególnych aktach, a nawet zmienia i dodaje zadania. Czy poboczne, główne, to nie wiem, ale to mnie zachwyciło. Battle for Elements jest pod tym względem największy, gdyż tam z punktami nawigacyjnymi nie biorę tego. Na razie wszystko. Mamy tam kilka stron tych właśnie możliwości, gdzie się przeniesiemy, tak? Tu jest jedna strona, normalnie cztery. O, tu bym mógł już używać tego. No i to nawet byśmy po dwóch. A, kołczany, a strzały nie mogą tu być. A muszę mieć strzały. Poczekajcie, poczekajcie. Czy mógł, nawet będąc niedźwiedziołakiem, powiedzmy? Mam kuszę, dlaczego ja nie mogę tego stawiać? Mi się na czerwono. Wyświetla mi się na czerwono. Nie wiem, dlaczego tak jest. No to atakujemy w ten sposób. Co to za umiejętność? Czy dostaję ją? Mogę ją wzmocnić jakoś? To mnie ogromnie ciekawi. No jeszcze bym chciał sobie pograć na Hamachi. Było coś takiego kiedyś, nie mogę tego nagrania znaleźć, że no tu się roiło od potworów ze wszystkich aktów. Ponadto duży ekwipunek sporo wchodzi. Ponadto można było już pokonać Diablo w pierwszym zadaniu. Oczywiście był słabszy niż w akcie czwartym, ale no sam fakt, to było niesamowite. To była już zmiana zadania, pokonaj Diablo. Już można powiedzieć nowe zadanie w siedlisku zła. Ale teraz nie mogę tego znaleźć. Ale na takim hero editorze można by się naprawdę ładnie pobawić. Mastery to jeszcze nie. Mogę przywołać wilka? Nie, ja się zmieniam. To nie. A nie ma przywoływania czegoś? Nie wiem, a kolejny punkt, co mi tu da? Jeden punkt, naprawdę, maksymalnie jest 6, to się nie opłaca. A to do tego jest? Synergia. Werbir Morph. O,
No i tu dostaję niezłą pasywkę. Ciekawe, działa już, czy muszę coś zrobić. Tu w statystykach nic mi na razie nie trzeba. Ale zobaczcie, że jest no mało tych statystyk. Ruszamy więc. Dalej 20 minut. Niech więc będzie. Jak okaże się, że nie nagrywa, to ja nie wiem, co zrobię. To jeszcze przejdziemy się wokół i w siedlisku zła skończymy. Regeneracja nie jest mi potrzebna, ale skorzystam. A może już kapliczka z doświadczeniem się zregenerowała? Nie. A czemu ten niedźwiedziołak nie mija? Czy ja się mogę odmienić? Niepotrzebny mi oszczep. Ja nie wiem, czy działa tutaj dodatkowe wzmocnienie do niego. Teraz, czy nie muszę się zmienić? No spróbujmy. Tu nie mogę. Mogę się odwołać? Nie mogę. Tu też nie mogę nic zrobić. No, czyli po prostu... Chyba mi ta pasywka nie działa. Albo później, no ale nie mogę się zmienić. Dziwne. O właśnie, zdobywamy złoto. Jak najbardziej ciekawy mod. Jeżeli by traktować Diablo 2 Resurrected jako mod, ponieważ to jest modyfikacja grafiki, ten by był zaraz po nim, natomiast jeżeli nie, to jak najbardziej pierwszy. Jakiś tam lepszy pancerzyk. Nie mam siły, mogę dać. O, tu 116 aż. Niesamowicie, bierzemy jeszcze dwa miejsca na klejnot. Odporność fizyczna, coś czego nie było. Ruszamy, aby odcinek nie był za długi. Nie mogę tu już przyspieszyć za bardzo. Ale tutaj myślę, że się uda. No nawet 30 kilka minut, z racji, że to jest pierwszy odcinek. Może to potrwać, chociaż mogę tu też zakończyć, ale nie, jeszcze wejdziemy szybko. Zrobimy, co trzeba. I będzie bez problemu. No, trochę jest problem. Nie mogę nawet się tu wydostać, żeby podatakować tych szamanów. Już miksturkę biorę. Teraz jestem wzmocniony, ale i tak nie idzie za dobrze. Niemniej jednak trzeba to zrobić. Ile oni mają życia? No to Players 8 bym nie wpisywał, jak najbardziej. Bym od tego stronił. O, tu są ucznicy nawet, niebezpiecznie. Ja się może cofnę, są z trucizną. Jeszcze będą... No, mogłem skończyć odcinek wcześniej, ale myślę, że się wyrobimy. Ale mimo tych wzmocnień, oni są niewiarygodnie silni. A miało być łatwiej. Runael już tutaj. Ogromny przeskok trudności. Zaraz mi się mikstury skończą. I nie dam rady. Udało się. Obi łucznicy byli słabi. No, są mocni. Jak na łuczników. A moja skuteczność ataku nie jest aż taka duża.
Mam tu punkcik. Nie wiem, w co dać. Wymaga kurszy albo łuku, ale ja jakoś tego nie mogę używać. No to po co dali taką umiejętność? Chyba, że muszą być bełty. Tego nie wiem. Heraldyczna tarcza. Szybko wykonamy to zadanie. Mikstury. Chyba jedna mi została. Więc sobie... Nie, więcej jest, ale i tak nie za dużo. No, chcę się wzmocnić. Udało się. Tu mi już ataki... prezentują. Szamani. Silni. Chyba muszę sobie miksturki lepiej ustawić, zaraz poziom będzie. O jest, i tak się uleczyłem. No to weźmiemy. Będzie dobrze. I teraz co sił, musimy się dostać do szamana i łuczników. Po pokonaniu szamana możemy się cofnąć. A nawet w miarę wytrzymuje, więc idziemy naprzód, przemy. Kolejna umiejętność. Dodałbym do tej pasywki, jednakże nie mogę z niej korzystać. Ale dodamy jeszcze punkt więcej nie można. Już mamy maksymalną ilość. Jeżeli się ta głowa weźmie, zmieści, to weźmiemy właśnie. Ja pamiętam, to było dla czarodziejki. A, widzicie? Dobrze pamiętam, nie musimy tego trzymać. Mała miksturka jak leczy. Są takie efekty, że mylą. Ciągle myślę, że to boss czy champion. 27 minut, śpieszmy się. Ponieważ już niewiele czasu zostało. To i zobaczę, czy nikogo nie ma, nie widać. Jest łotrzyca. Nic z niej nie wydropiło. Myślałem, że druid ma więcej przywołań i na to liczyłem. Na początku mogliśmy coś przywołać, a tutaj nic. Nawet barbarzyńca jest pod tym względem lepszy. Mogę wybrać paladyna. No to może na 3-0 wybierzemy paladyna. Jest bardzo ładnie. Wzmacniamy się, no i dalej. Tu zaraz powinien być boss końcowy. Atakujemy zawzięcie, raz za razem. Mikstury. Są zaimplementowane. Myszka. Daje radę. Ruszamy. O, tu jakiś inny boss będzie. Tak? Dobrze mówię? Tak, to chyba będzie Advocate. No, raczej to jest boss. Czyli nowi bossowie są, jak widzicie. Dobrze, że tu przyszedłem. No to dobrze, już ci starzy byli przeżyci. Oczywiście. To jeszcze zobaczę. Bossowie aktowi, no są niezmienni, tak? Tacy sami. W każdym modzie, we wszystkim. 30 minut, gorgonia głowa. A
Ale muszę uważać na miksturę, tu mam jeszcze przeciwnika do pokonania. Najpierw szaman. Mam nadzieję, że tam mnie nie zrzuci. Ciekawe, jak on się nazywa. Gornijący trup, czy inaczej? Poziom mnie uleczył. 315, to za poziom, czy za tą pasywkę w końcu? Nie wiem. Jest dobrze, walczmy. No i pięknie teraz, bo wezmę sobie miksturę. Już tak od ręki. Ciekawe, czy będziemy mieli szansę go pokonać. Nie wiem, jak się odczarować. Może dlatego ja nie mogę korzystać z tejże umiejętności. Chociaż mam łuk. Nadal nie mogę pewnie. Pewnie, że nie. No więc się wzmocnimy. I konujemy. O, i on przywołuje takich. Zaraz. On też jest bossem? Nie wiem, zobaczę. I zaraz wam powiem, może co jakiś czas przywołuje. Ja chcę zobaczyć. Tak, to ten jest boss. Czy jak z tym nie będę walczył, to się na mnie nie rzuci. Nie jest aż taki silny. Przywołuje bossów. No, to jest niesamowite. Też dropy są lepsze, większe prawdopodobieństwo. Dostanie unikatu przedmiotów setowych, rzadkich. Chyba już nie może wypaść magiczny przedmiot. Takiego potwora właśnie tego. Musi co najmniej rzadki. Oby mi tylko mikstur wystarczyło. I oby tu żadnego wybuchu nie było. A jednak mi wypadło. Jeden przeciwnik, ale silny. Mam nadzieję, że nic mi tu nie przywoła. Słaby jest, ale obrażenia ma. Konkretne. No, przyjemny przeciwnik. Może wezmę miksturkę, żeby mnie nie zniszczył, nie pokonał. Dwóch bossów w siedlisku zła. Niesamowicie. Aby było więcej pewnie, jakbym chciał. No, jakieś tam mi na wypadały zmieszczę wszystko. No patrzcie, jaki ekwipunek, wszystko się mieści. Oczywiście bywają większe, tak? To nie jest największy. O, coś takiego, ale tylko transmogryfikacja. Także no. Pas możemy sobie zaimplementować. Mieczyk, pierścień. A jak to jest zidentyfikowane? Czyżby nie trzeba było identyfikować przedmiotów? To ciekawe. Nigdy o tym nie słyszałem, ale tutaj dostaję. No to też sobie zaimplementujmy. Buty mamy, ale nie możemy ich używać. Trzeba siłę. Już mogę rękawice, możemy, możemy. I już mamy cały ekwipunek w chwilę. Runy, co tu dają? Maksymalne obrażenia. I 3 do wszystkich atrybutów. Czy tu dali nam portal? Czy musimy się po prostu wracać? Chyba musimy się wracać. O, jeszcze jestem ciekawy, co dostanę. Jaką nagrodę, no to podejdziemy. I wtedy sobie skończymy odcinek. Ale i tak sporo nowości. Zahipnotyzował mnie ten mod, szczerze mówiąc. Spodziewałem się, że będzie mniej. Co prawda, tak naprawdę to już nie jest wersja 2.0, ale 2.0.1, tak? Może błędy z 2.0 naprawiali? Dostałem jedną czy dwie umiejętności tutaj. Spowalnianie celu i inne. A zaraz, kolejną umiejętność mogę... Aha, to tu się zwiększa chyba, tak? No jakoś było, że
więcej mamy punktów, maksymalnie możemy więcej dać, jak jakiś tam poziom zdobędziemy. No coś takiego, no więc ogólnie ciekawie. Co mamy na 90? Ja chcę kogoś przywołać. O właśnie, co tu za... Czy znajdziemy jakieś przywołania? Tak na szybko, gdzieś tu widziałem. Same pasywki. Tutaj spela, może to jest tak właśnie podzielone. A nie, upgrade'y już są. Jest przywołanie. Na poziomie 20. Nie wiem, co to jest. Tu wzmocnienie. Pasywka. Pasywka. Wzmocnienie i tam inne. No niewiele możemy przywołać. Buffy jakieś. No jeszcze raz tak szybko sobie przejrzymy, co trzeba. Natura również. Mam nadzieję, że nikt mnie nie obiegnie w publikacji tego filmu. O, jest. 15. Ale tu mało tych przywołań, naprawdę. Bardzo mało. No nic, i tak odcinek długi, ale pokazałem jak najwięcej, już jestem druidem. A to zobaczę, czy mogę używać tej umiejętności. To chciałem, jeżeli zrobię W. Nie mogę używać. Wymaga kuszy lub łuku. Mam kuszę. To jest kusza? No kusza, ale nie mogę z niej korzystać. Nie wiem, może trzeba strzały. A to może jeszcze wykupimy i zobaczymy, ale to nie tutaj, nie u Chersi. Znaczy Akary, a Chersi. Chcę kolejne zadanie zlecić tutaj ta... No, to tak na psztyczek się kupuje? Ciekawie. No pewnie znowu jakaś blokada będzie, ale chcę wiedzieć, jak to wygląda. No obrażeń nie zobaczymy. Możemy sobie wyczytać. Rani wrogów. Tak, trzeba było to zrobić od początku. Umiesz postawić? Coś takiego. No ciekawe, ciekawe. Ale to ma być przywołanie. Znaczy projektowanie, no ale to nie jest skill, więc ogromnie się na tym zawiodłem. Może Paladyn jest lepszą postacią? Nie wiem. A zaraz, zaraz, tu jest chyba pułapka. Tak, i to... zabójczyni, więc super, synergie są. Do różnych tam. O, tu mamy na fizyki, obrony mamy tyle. No więc... Tak, to tyle. Poziom 7 już zdobyliśmy, nie wiem jakim cudem, bez żadnych komend na trudność Players X. No więc, na ten odcinek to by było tyle. Serdecznie zapraszam do obejrzenia następnego. Myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!